W newsach pracuje też twój partner, ale w konkurencyjnej stacji, bo w TVN-ie. Powiedz, jak to jest i no, udowodniliście, że to jest możliwe, żeby być razem, a pracować w absolutnie różnych telewizjach. Czy są przez to jakieś spory między wami, że partner ma takie poglądy jak TVN, a ty masz takie poglądy jak TVP? Uwielbiam to pytanie. Naprawdę wszyscy nas o to pytają, jak udaje nam się stworzyć związek idealny i nie kłócić się. Oczywiście tak jak każda para, mamy jakieś swoje słabsze dni i sprzeczki, ale to jest taki stereotyp. Stereotyp, no, który funkcjonuje gdzieś tam od jakiegoś czasu, że dziennikarze utożsamiani są ze stacją, ich prywatne poglądy utożsamiane są ze stacją, w której pracują. Nic bardziej mylnego. Ja z Telewizją Polską jestem związana od 10 lat. Zaczynałam w Regionalnym Ośrodku Telewizji Polskiej, a Radek również zaczynał w Telewizji Polskiej, również w Regionalnym Ośrodku Telewizji Polskiej w Białymstoku. Także to jest stereotyp, który staramy się obalać. Skupiamy się na swojej pracy i wykonujemy to jak najlepiej.